Raz do roku miasto Nidzica przez dwa dni obchodzi swoje święto, podczas którego na jej mieszkańców oraz gości czeka moc atrakcji. Na te dni szczególnie czekają miłośnicy średniowiecza, którzy mogą dowoli podpatrywać rycerskie życie. W przeciwieństwie do największej inscenizacji średniowiecznej bitwy, jaką jest Grunwald, tutaj można podziwiać prawdziwe rycerskie starcia, podczas których nikt się nie oszczędza. Dlatego podczas 13. turnieju rycerskiego Obuzdygan Wielkiego Mistrza o kontuzję jest łatwo, jednak dla zbrojnych ważniejsze jest zwycięstwo. W tym roku mamy troszeczkę ograniczoną ilość uczestników, jest około 120 uczestników z około 16 bractw. Spowodowana jest mniejsza ilość osób tym, że jest remont zamku, także mamy pewne ograniczenia, dlatego 16 bractw, 120 osób. Pomimo mniejszej liczby uczestników nikt nie mógł narzekać na nudę, ponieważ członkowie bractw rycerskich sprawdzali swoje umiejętności nie tylko na miecze. Turniej łuczniczy od wielu lat sprawdza siłę i precyzję najlepszych strzelców. Każdy z nich mógł się wykazać celnym okiem, jednak ich wzrok nie może się równać z tym, jakie posiadają ptaki drapieżne, a te każdy mógł podziwiać obok nidzickiej warowni. To tutaj można było zobaczyć sokoła wędrownego, orła czy drapieżne sowy. W ramach Dni Nidzicy na rynku miasta odbyły się targi rzemiosła, gdzie każdy mógł obejrzeć i nabyć rękodzieło wykonane z przeróżnych materiałów. My tutaj zajmujemy się wikliniarstwem, a oprócz tego szyjemy takie właśnie czapki zimowe. Dni Nidzicy to nie tylko rycerskie turnieje i rzemieślnicze arcydzieła. To także inne atrakcje, których nie będziemy zdradzać, bo kto nie był, ten niech żałuje i rezerwuje sobie już czas na obchody święta tego miasta za rok.